Polacy też potrafią robić sprzęt smart home, a firma Blebox, prosto z Poznania, jest tego no, bardzo dobrym przykładem. Dzisiaj będę recenzował kolejny ich produkt. Do, ręk, do rąk dostałem Air Sensor, czyli czujnik jakości powietrza, który możemy zamontować zarówno w środku naszego domu, jak i na zewnątrz. To jest na pewno duży plus. Zapraszam do recenzji. Czujnik jakości powietrza od Blebox wygląda no, tak, jak trzymam go tutaj w ręce, czyli mamy biały prostopadłościan. Nie jest jakiś najpiękniejszy, ale tutaj bardziej zależy nam na użyteczności niż na estetyce. Z przodu mamy jego logo, sensor, z tyłu mamy Blebox, um, trochę informacji technicznych. Co jest istotne? Dostaniemy go w trochę innej formie. Musimy hmm, tylko otworzyć, bo zdążyłem go już zamknąć. cyk cyk cyk, cyk. Ten kabel, który widzicie, jest moim kablem, kablem do zasilania micro USB, bo sam czujnik dostajemy bez takiego kabla do zasilania. Musimy go sobie tutaj wpiąć do tego gniazda i zamknąć. Tak jak, tak jak go otworzyłem. Przeciągnę sobie kabel przez środek, żeby mi nie zawadzał i tak wygląda już Gotowy czujnik jakości powietrza. To, co Wam mówiłem na samym początku, czyli on się nadaje zarówno do wewnątrz, czyli możecie mierzyć jakość powietrza w Waszych pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Z jedynym zastrzeżeniem, że nie może być bezpośrednio narażony na deszcz, no bo, tak jak tutaj widać, na tym czujniku mamy wypusty, którymi dostaje się powietrze do pomiaru. No, i tym samym miejscem, tym samym może się tam dostać woda, która może zaszkodzić całemu, która może zaszkodzić całej elektronice w środku. Tego nie chcemy, więc warto jest go jakoś zabezpieczyć. No ale na pewno to, że możecie sobie pomierzyć właśnie poziom smogu na zewnątrz, tuż za waszym oknem, a nie na przykład sprawdzać na kanarku albo w jakiejś innej stacji, która może być blisko, ale nie musi. To jest na pewno jego gigantyczna zaleta. Wymiary tego urządzenia to 71x71x27 mm, czyli no nie jest jakieś wybitnie duże, ale nie jest też um, malutkie. Kochani szczerze, że to jest chyba największy e, tego typu czujnik, z którym miałem do czynienia. Montaż to możemy go zamontować na wkręty, na kołki montażowe, na dwustronną taśmę montażową, możemy go sobie położyć gdzieś, więc naprawdę e, mamy sporo. Sporo pola do popisu. Klasa IP to jest IP32, czyli montaż musi być w miejscu osłoniętym przed deszczem. To już o czym wam mówiłem. Zakres wilgotności pracy to jest do 99%. Rodzaj wskazania jakości powietrza. Numeryczny i graficzny odczyt w aplikacji wbox. ale o tym wam opowiem, gdy dojdę do samej aplikacji. Standard komunikacji to jest wi -Fi. Rodzaj transmisji dwukierunkowa szyfrowana po 2 4 GHz. No i to co pewnie zainteresuje osoby bardziej rozeznane w temacie, no to API jest otwarte, więc możecie go wykorzystać do naprawdę wielu różnych zastosowań. Czyli dostajemy w takim opakowaniu jest ono wielkości tego czujnika, więc tak jak już wspominałem wcześniej, nie znajdziecie tam kabla do ładowania. Musicie go sprawić sobie sami. Spytaliśmy się przy okazji Bleboxa dlaczego, bo no, znamy się trochę z firmą, więc więc mieliśmy tą możliwość. No, okazało się, że chodzi faktycznie o zanieczyszczenie środowiska. Tutaj dostajemy informację, że co roku powstaje praktycznie tam pół miliarda takich kabli do zasilania. Większość z nich trafia do koszy, albo mamy ich bardzo dużo w domach, więc możemy sobie wykorzystać takie, które już mamy. Ja zawsze byłem tego przeciwnikiem. Z drugiej strony, bez problemu, znalazłem taki kabel i potem znalazłem u siebie właśnie takie opakowanie pełne tego typu kabli, więc chyba w sumie coś w tym jest, co nie zmienia faktu, że Apple racji nie przyznam, ale bleboxowi mogę tutaj, mogę tutaj odpuścić. Jeżeli chodzi, o jeżeli chodzi o parowanie tego czujnika to to jest magia. To, że on ma ten tryb dostępu Wi-Fi, dzięki któremu możemy się z nim połączyć. To jest jedna rzecz, ale to, że to jest, wydaje mi się, silniejsze niż mój router, to już jest trochę inna sprawa. Nie mam pojęcia, co tu jest wsadzone, ale ma tak silny ten sygnał Wi-Fi, że to nie jest tak, że wy go sobie możecie sparować siedząc obok. Wy możecie go sparować jadąc samochodem 100 km na godzinę, 30 m od waszego domu, tyłem, a na koniu, albo cokolwiek, a on się połączy. Naprawdę, to Wi-Fi jest. Magiczny. Bluebox i ich parowanie jest dla mnie magiczne, i ani razu mi się nie zerwał, a z innymi urządzeniami a był, był tutaj problem. Więc to jest na pewno fajne. To o czym trzeba pamiętać, to gdy już go sparujemy, musimy wejść do naszej aplikacji i tam wpisać, wybrać nasze Wi-Fi i dodać hasło, bo gdy odłączymy się od niego bezpośrednio z Wi-Fi. No to stracimy dostęp, więc musimy zapamiętać tylko to, żeby podłączyć go już do naszego Wi-Fi. No i tak jak wam wspominałem, moja sugestia do Blackbox: e, powinniście zacząć robić jakieś routery albo modemy, bo się na tym znacie. Jak się za tym żyje z takim czynnikiem jakości powietrza na co dzień? E, zacznę od tego, że podłączyłem go teraz do prądu i możecie zobaczyć, jak wygląda dioda, e, która nas informuje o tym, jaka jest jakość powietrza. W tym momencie jest żółta. Czyli nie jest najlepiej. Lepiej, żeby była zielona. Jedna jest z jednej strony stosunkowo mocna, bo zawsze zobaczymy, jaka jest ta jakość powietrza, i nie mamy żadnej wątpliwości, że to jest kolor żółty. Z drugiej strony, jak on był przy moim łóżku, tak naprawdę w nocy, to nie było żadnego problemu. W sensie on mnie nie budził ani nic z tych rzeczy. To światło jest nie wiem, ciepłe, jakkolwiek to nazwać, że nie przeszkadza w trakcie snu. Więc to jest na pewno duży plus, mimo że. No, Chwilę go potestowałem w środku, a potem wyrzuciłem go na zewnątrz, bo dla mnie to jest jego najfajniejsze wykorzystanie. Sam mam w domu oczyszczacze, nawilżacze, więc tak naprawdę nie potrzebuję jakiegoś specjalnie ekstra czujnika w domu, mimo że on jest naprawdę, naprawdę szczegółowy i zdecydowanie bardziej szczegółowy niż jego chińskie odpowiedniki. Mam, mam taką tezę. To już sam fakt, że on się znajduje na zewnątrz i mogę go wykorzystać w moich automatyzacjach, mogę wiedzieć na przykład kiedy przewietrzyć sobie mieszkania, kiedy nie, bo smog jest zbyt duży, to to jest gigantyczna zaleta. i dla mnie właśnie ten czujnik powinien się znaleźć w domu każdego fana smartką, a nawet nie w domu, a przed jego domem. Więc jeżeli szukacie czujnika, który, no mówię, no tutaj nie ma, wygląd nie jest taki super, ale bardziej chodzi wam o samą funkcjonalność i to, żeby on spełniał swoją rolę i dokładnie podawał wam wartości, a poza tym, żebyście mieli w czasie, mieli w czasie rozłożone, jak to zanieczyszczenie się rozkładało, no to ten czujnik jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Tak wygląda aplikacja WBOX, do której dołączycie swojego R-sensora. Sam nie jestem jej jakoś wielkim zwolennikiem. Uważam, że jest już dosyć leciwa i powinna mieć następcę. I mam przyjemność wam powiedzieć o tym, że będzie miała następcę. Mieliśmy już nawet okazję zerknąć na pierwsze zrzuty ekranów. Nowa aplikacja Blebox wygląda bardzo fajnie, więc bardzo się cieszę, że Blebox zdecydował się trochę ją odświeżyć. I kto wie, może jak będziecie oglądać tę recenzję, to w App Store albo w Google Play będzie już naczekał na Was nowy WBOX, jeżeli będzie miał nadal taką nazwę. Przejdźmy już do samego R-sensora. Widzę, że jest na żółto, czyli super nie jest. Mój R-sensor mówi mi, że jakość powietrza jest dostateczna, ale ja nie lubię dostatecznej jakości powietrza, wolę dobrą. To co widzimy na pierwszy rzut oka to wyniki PM1, PM2,5 i PM10 wraz z wartościami o ile zostały przekroczone. Największe przekroczenie ja mam przy PM2,5. Mimo, że jestem w domu i teoretycznie powietrze jest filtrowane to jednak coś jest nie tak. Bo powinno być idealnie, a nie jest. Ale tutaj mamy zarówno taką buźkę, która na ogólnym poziomie nam powie, czy jest dobrze, czy nie, a także konkretne pomiary, żebyśmy wiedzieli dokładnie, co jest nie tak. Co jest bardzo fajne, takie sobie, wejdę w statystyki, to widzę również, jak kształtowała się jakość powietrza w czasie. Mogę sobie sprawdzić tutaj, akurat ostatnie, ostatnią godzinę sobie odpaliłem, ale mogę sobie zobaczyć ostatnie 6 miesięcy, 12 miesięcy, jak chcę. To wszystko jest tutaj możliwe, więc wszyscy ci, którzy lubią statystykę, mogą sobie posprawdzać. A poza tym możecie się poprzepinać pomiędzy PM2,5, PM10 i PM1, żeby zobaczyć, jak one się kształtowały w czasie. Ty sobie cofnę i przejdę do ustawień. To tutaj um, nie mam jakichś nie wiem, super wysublimowanych ustawień. Mogę sobie us zmienić jego nazwę. Mogę sobie ustawić, czy dioda sygnalizacyjna ma być włączona, czy ma być zdalny dostęp do niego, czy ma być log zdarzeń, jeżeli chcemy mieć dostęp do logów. Informuję też, czy jest zamontowany na zewnątrz No i mogę potworzyć sobie różnego rodzaju akcje e, z, nim, z nim związane. Aczkolwiek ja. Wolę tutaj podpiąć go do moich istniejących ekosystemów niż stricte w tej aplikacji, no ale mamy dostęp do wszystkiego co potrzebujemy. I to jest w sumie jego podsumowanie. Blebox tworzy nietypowe produkty dla mnie. One są inne niż wszystkie, niż wszystkie z którymi miałem do czynienia, ale przez to są trochę wyjątkowi i to jest fajne. Poza tym, że jest to polska firma to zawsze jest fajnie wypromować polskich producentów. No, tworzą taką automatykę bardzo wysokiej jakości, ale w przystępnej cenie i dla każdego. Więc, jak dla mnie, podpięcie tego czujnika sensorów aplikacji WBOX, ta aplikacja, tak jak Wam wspominałem, nie jest to szczyt technologii, ale już wiemy, że Wbox pracuje nad nową aplikacją, która będzie zdecydowanie lepsza, ładniejsza i odpowiadająca naszym czasom. Więc. Ta jedna wada tutaj odejdzie. No i sam sensor, sam czujnik naprawdę dobrze się sprawdza. Mogę go polecić z ręką na sercu. No i tak naprawdę to tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Że będziecie wpadać w na nasze pozostałe recenzje, na nasze pozostałe poradniki. No i oczywiście wpadajcie na smartmi.pl. Dzięki i do zobaczenia.